Dobry wieczór wszystkim. Właśnie przekonaliśmy, że łatwiej działają rzeczy włączone do prądu. Po pierwsze, bardzo podziwiam organizatorów, dać mi mikrofon i pozwolić mówić, to możecie właściwie i spać, do rana zdążę. Druga rzecz to, przepraszam, że nie mam prezentacji. Wow, nieźle. Przepraszam, że nie mam prezentacji, ale te linki, którymi Kasia Kwas wysłała, wyglądają bardziej jak występ Lotka czy Paczesia, który chociaż w Łodzi ostatnio ma przerąbane, niż jak wykład, że tak powiem, naukowy. A po trzecie, nazywam się Adam Kwapisz, jestem ortopedą. Mojego wymaga tego, żebyście skupili się na mnie, prawda? No dobrze, pogadamy troszeczkę o kawie. Muszę wam coś wyznać, ja jestem kawoholikiem. Kawoholikiem strasznym, który właściwie pierwszą rzecz po przebudzeniu, którą robi, pije kawę. Pewnie dużo osób jest takich, ale proszę sobie wyobrazić, że mam też 17 starszego brata, strasznie przemądrzałego, jeszcze bardziej niż ja. I ten prawnik, cholera jedna, przewidział kiedyś, że Adam, nie uda ci się życia przejść bez kawy. Stwierdziłem challenge accepted. Liceum, matura, ani jednej filiżanki, studia, może 5 cukierków kopiko, pół specjalizacji nawet na oddziale dziecięcym, na którym zaczyna się pracę od kawy. Byłem jedyny, który pił herbatę i tak jakby się na mnie patrzyli mi, okej, okay, ale może niekoniecznie z nami. I starszedł 2012 rok, kiedy z moją słusznie już byłą dziewczyną, byliśmy w Sienie i sobie tak zastanawialiśmy się, co możemy zrobić. Ona zamówiła cappuccino, mnie najgorzej nie wygląda, spróbuję. No i trochę mnie wciągnęło. I właściwie dlaczego wam to mówię, bo przyszedł rok 2014, niemalże 2 lata później i otrzymuję pytanie takiego starszego pana do mnie, czy Polacy piją kawę. Jestem wtedy za oceanem, stan Louisiana, Nowy Orlean, jest spotkanie Amerykańskiej Akademii Ortopedów, a człowiek, który trzyma identyfikator i z takim przekąsem zadaje to pytanie, to nazywa się Richard Hawkins. Dlaczego o nim mówię? Pewnie nikt z was o tym nie wie, kto to jest. Kilka osób, które zajmuje się barkiem, wie, że to jest człowiek legenda, już emerytowany chirurg, który właściwie stworzył ogromną szkołę filozofii leczenia barku. Ja wtedy jeszcze na rezydenturze, mały gnojek, trzęsący się z powodu tego, żebym wykrztusił dwa słowa po angielsku w jakoś składny sposób, rozmawiam, no tak trochę jak papież z Bogiem. Papież, właściwie jakiś ksiądz prowincjonalny, czy tam jak to tam się nazywa. I nie wiem, o co mu chodzi. Po chwili, no będzie ciekawa historia, lądujemy w Starbucksie, zamawia mi latę, ja sobie to latę wypijam i zaczynamy rozmawiać. Zaczynamy rozmawiać o przypadkach medycznych, zaczynamy rozmawiać o barkach i pada też słowo, chłopcze, co ty chcesz w życiu robić, jakie ty masz cele? I to są dwa najważniejsze pytania, jakie w życiu dostałem tak naprawdę. Dlaczego, po pierwsze, dlaczego Polacy piją kawę, bo dzięki temu udało mi się z tym człowiekiem rozpocząć rozmowę. I do tego was namawiam. Świetna, krótka prezentacja wcześniej do determinacji. Słuchajcie, tak naprawdę Kasia prosiła mnie o to, żebym powiedział, jak dostałem się na te wszystkie staże, które możecie w moim krótkim CV napisać i mógłbym równie dobrze moją prelegentkę skopiować, że moje CV porażek jest dłuższe niż CV zwycięstw i mówię o zawodowym, nie o życiowym, podobnie. Natomiast jeżeli na to spojrzycie z jednej rzeczy, próbowałem się dostać w wiele miejsc, liczyłem na to, że ktoś mi coś załatwi, nie róbcie tego, nie popełniajcie naszych błędów. My, te stare pryki, może wam tu powiedzieć, determinacja. Znajdźcie wspólny mianownik, czasami niewiele brakuje, trzeba tego błysku. Moim błyskiem było to, że udało mi się z tym człowiekiem wypić kawę. I 2 lata później byłem u niego w szpitalu i przez 2 lata uczyłem się tego, co teraz robię na co dzień. Chciałbym przynajmniej. Natomiast kawa. Kawa to też zdradliwa rzecz. Ten staż miał powstać rok później i tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, niektóre są porażki, dostałem informację, że no nie, cholera, zmieniają się prezydenci, może niedługo, ambasada zapchana i tak dalej, no nie dostaniesz tej wizy w terminie, nie lecisz. A siedzę sobie w domu, mówię, no to trochę słabo, pieniądze odłożone, szef poinformowany przez rok mnie nie będzie, może dłużej, co robić? I włączyła mi się tutaj właśnie ta determinacja, o której słyszeliście już dzisiaj. Zacząłem tak naprawdę wysyłać maile, troszeczkę jak taki, nie wiem, spam w Instagramie czy gdzieś, i zaspamowałem prawie wszystkie ośrodki w Europie. I też mi się udało dostać na miesiąc do Mediolanu, to profesor Anelli, a bardzo fajny facet, kawosz, uzależniony. No i ta kawa troszeczkę mnie tam zdradziła, bo dlatego, że facet pił 11-13 kaw dziennie, ja nie wiem, kto jest w stanie to wytrzymać, więc starałem się mu nadmienić. Dlaczego o tej kawie mówię? Przy każdej jednej kawie byłem odpytywany, przy każdej jednej kawie dawał mi życiowe porady, ale też tłumaczył całą jedną chirurgię. Wszystko po kolei, jak robić. Ta kawa tak naprawdę prowadzi mnie dalej. Jeden minus. Po 2 dniach myślałem, że dostanę zawału. 13 espresso na mnie. Prawda, duży facet. Nie jestem w stanie tego wytrzymać. Myślałem, że mi żołądek wypruje górą albo dołem. Zobaczymy, co będzie. Podchodzę do tego asystenta i mówię, Paolo, coś jest troszeczkę nie tak. O co tu chodzi? 13 espresso? On, ty głupi, ty masz z uszami coś. Przecież on bierze dekofeinową. On pije normalnie dla smaku, a może 2-3 normalne.
I usłyszałem następny wielki komplement, bo kiedy poszliśmy do kafeteria, wiecie, Włochy, Mediolan, szpital, kafeteria, to wygląda jak jedna z najlepszych kaw, jaka jest, bo Włoch może wszystko mieć, ale kawa musi być super. I on mi się pyta, co Adam, kawę? Ja mówię, decaf. You're learning. Bo o to chodzi w życiu, żebyśmy słuchali i się uczyli. O determinację. Ja was bardzo zachęcam, znajdźcie wspólny mianownik. To nie tylko o to chodzi, żeby od rana do nocy kuć. Nie tylko o to, żeby ryć, żeby cytować PubMed i być takim nerdem, który niesie te koteczki za profesorem i mówi ja to, ja tamto. Nie, trzeba mieć coś z życia. Trzeba mieć coś fajnego. Trzeba znaleźć coś takiego, co inni kupią. Bo wierzcie mi, widziałem proces takiego matchingu w Stanach Zjednoczonych. On odbywa się po tym, że jak już te wszystkie CV bierzemy, siada komisja i bierze sobie tych przyszłych rezydentów czy przyszłych fellowów i zaczyna mi z nimi rozmawiać. Na pierwszym moim spotkaniu, potem jak przyjechałem do Stanów, mój przyszły szef JT Tokisz ani razu nie zapytał mnie o ortopedię i moją karierę. Pytał mnie o rodzinę, pytał mnie o to, co ja chcę w życiu robić poza tym i jakie mam hobby. Bądźcie ludźmi, miejcie swoje pasje i nie wierzcie w to, że coś jest niemożliwego. Poprzedniczka mówiła determinacja. Ja mówię, jak wam mało determinacji, zróbcie sobie espresso, przyjdzie wszystko. Dziękuję wam bardzo.